Onesimy, Stabat Mater, Diabłu Zludem i innych dzieł krytyk napisał. Nawet największy laik zna nazwisko Pendereckiego, przynajmniej ze słyszenia, i wie, co ono oznacza dla polskiej i światowej kultury. Jesteśmy bowiem świadkami dość paradoksalnego zjawiska. Chociaż rodzaj sztuki uprawiany przez Pendereckiego jest trudny i elitarny, on sam bardzo znany i popularny. Narastająca sława Krzysztofa Pendereckiego w świecie to okres ponad 20 lat. Jeszcze w 1958 roku świeży absolwent i początkujący asystent krakowskiej PWSM był kompletnie nieznany. O sławie rozstrzygnął drugi konkurs młodych kompozytorów rok później, kiedy to Penderecki za strofy, emanacje i psalmy Dawida otrzymuje główne nagrody. Potem pierwsze festiwale. W Donau Eschinger w roku 1961 pewien krytyk napisał: absolutnym szczytem festiwalu jest Anaklazis. Utwór był jedynym na festiwalu, który bisowano. W Krynicy powstaje większa część pasji według świętego Łukasza, dzieła, które zyskało opinię łączącego dorobek awangardy z wielką tradycją. Po jej światowym prawykonaniu polskiego kompozytora otoczono kultem, podobnym jak w latach 30. w Paryżu Strawińskiego. Wiele jeździ po świecie. W przerwach między koncertami i wykładami w wielu krajach świata dogląda prac przy renowacji dworku w Lusławicach. Kiedyś przed laty w jednym z wywiadów powiedział pan, że największym pana marzeniem jest pracować w zaciszu domu. Czy Lusławice to jest właśnie to zacisze? Ja myślę, że jest to miejsce, które po prostu ma atmosferę i dlatego zresztą zdecydowałem się na to. Ja szukałem bardzo dużo po całej Polsce i właściwie znalazłem, raz przyjechałem tutaj, mój przyjaciel mnie przywiózł i powiedziałem, to jest to miejsce, w którym chcę mieszkać. Poza tym jest to miejsce związane no, historycznie, bo chociażby Arianie polscy. Lamus, który jest pozostałością z tego okresu, który prawdopodobnie była nawet drukarnia albo zbór ariański. Także jest to po prostu miejsce, gdzie, no już nie mówiąc o Malczewskim. Krzysztof Penderecki jest namiętnym zbieraczem i znawcą sztuki. Koneserstwa uczył się jeszcze na studiach. Kolekcjonerem, gdy zaczynał dysponować środkami.